Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim dniu i w drugim odcinku naszej super, ultra, mega fajnej, mam nadzieję, przygody w Minecraft. Oczywiście na naszym siemanowickim świecie, tu proszę bardzo, okno powstawiane, wszystko pięknie, mój dom tutaj oczywiście, tak jak wam wspominałem wczoraj, pograłem sobie jeszcze troszkę po nagraniu odcinka i właśnie troszkę się tu rozwinąłem, troszkę pokopałem, No dużo się działo, dużo, bo to był solidny maraton na jedno, naprawdę. Myślałem, że mi rodzice wydziedziczą czy coś, ale nie, na szczęście się udało bez tego. Jest naprawdę sobie dużo tutaj, pozbieraliśmy rzeczy i jeszcze coś ciekawego zrobiliśmy, drodzy. Też nie pytajcie, ile razy już zginąłem, bo tak jak wam wczoraj mówiłem, że nie chciałbym zginąć, tak cieszę się, że nie było to nagrane, bo naprawdę już po trzecim razie przestałem to liczyć tak naprawdę, więc no, nie pytajcie, ale okej. Po kolei, tu się coś zmieniło, no tu nasz piękny oczywiście dom w teorii, właśnie zaraz o tym będziemy rozmawiać, no i co? Nazbieraliśmy sobie dużo kobla, też poznajdowałem trochę surowców, sobie pozbierałem, fajnie. Drewno sobie też pozbierałem, no tutaj drewno chyba będę musiał wyrzucić, bo w sumie nie wiem po co mi to. Dobra, ale przejdźmy sobie przede wszystkim, moi drodzy, do tego, co bym chciał wam dzisiaj pokazać, ponieważ myślę, że już po tytule się domyślacie, co będziemy dzisiaj robić, dlaczego też tyle kobla sobie zostawiłem, a niekoniecznie go gdzieś tam wyrzucałem do lawy. Gdyż ze swojej nudy korzystając, postanowiłem troszkę ten dom zmodyfikować i od dziś już tu nie będziemy mieszkać. Jeszcze potem sobie muszę przenieść te wszystkie skrzynki i właśnie całą ich zawartość w inne miejsce. To wam zaraz pokażę. Gdyż otóż, moi drodzy, dzisiaj, tak jak już widzicie po tytule, będziemy budować osadę, ale powiedzcie, byku, o co ci chodzi z tą osadą? No bo tak jak dobrze wiecie, zaraz obok tutaj naszego domu, obok naszego spawnu zapełniła się wioska. I właśnie chciałbym wam tą wioskę pokazać i chciałbym jednak nie mieszkać gdzieś na odludziu, z dala od tych wszystkich wieśniaków, tylko chciałbym się przeprowadzić do tej wioski. I właśnie, jakby to powiedzieć, poczyniłem już pewne małe kroki w tą stronę, no bo dla tych, co nie wiedzą, no wioska, losowo generowana struktura tutaj w grze, gdzie można właśnie znaleźć między innymi wieśniaków, jakichś tam ludków, oni sobie mieszkają we własnych domkach, są różne rodzaje domków, jest taki średni domek właśnie, mniej więcej tego rozmiaru, o, czyli alpaki. Taki średni domek, piękny, tu proszę kwiatek, w środku no niewiele można znaleźć, bo piłę, nawet łóżka nie ma, tu jakiś niby chyba piec. No i są właśnie różne rodzaje, jest taki domek, mamy na przykład taki domek, tu mamy jeszcze mniejszy domek, no ogólnie dużo jest rodzajów domków, ale ja postanowiłem, że w żadnych nie zamieszkam. Aha, no oczywiście, o, fontanna, jaka piękna i dzwon. Jaka piękna ten i dzwon. Oczywiście są też te wieże, takie śmieszne te zamczyska. Jakby się powiedziało, no, że zamek, no to wiadomo, że tu pewnie król mieszka, nie? W takim zamku, gdzie masz wieże i wszystko fajnie. No, no to ja postanowiłem, że będę trochę fajniejszy. I też zbudowałem sobie domek w tej wiosce. Nie wiem, czy już go stąd widać, chyba nie widać. A, dlaczego go nie widać? Bo jest, moi drodzy, powiem wam szczerze, najładniejsza chyba budowla, jaką w życiu w Minecrafcie zbudowałem. No, uwaga, jesteście gotowi? I mamy taki nasz gród, mamy te chałupki, no i mamy pałac oczywiście, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj oczywiście wejście piękne. W skale. Obrobione takim pięknym tym, dębowe drzwi, żywopłot oczywiście posadzony wokół całego domu. Proszę bardzo, ogromne, masywne filary trzymają tutaj całą naszą konstrukcję w jednym miejscu. Kurde, jestem tak dumny z tych filarów, nigdy mi tak ładnie filary nie wyszły. Okej, okay, jeszcze wam pokażę coś, bo ogólnie tutaj wiecie, ja tutaj jestem nowym człowiekiem, ja tutaj nie żyłem z nimi od dawna, to nie jest moja wioska. I oni tu już mieli właśnie swoje ścieżki udeptane, więc postanowiłem, że nie będę im niszczył harmonii i zrobię im tunel pod moim domem. I proszę, można powiedzieć, że w teorii zrobiłem dom na moście, bo sobie, znaczy dom, nie wiem jak to powiedzieć, że no zrobiłem tunel w swoim domu, żeby po prostu wieśniacy mieli przejście. Tam jest creeper, więc nie chcę tam za bardzo podchodzić, o, zauważymy. Dobra, chodźmy go gdzieś zdetonować, bo nie mam przy sobie nic, żeby go zabić. Wszystko zostawiłem. Oj, on mnie goni. Ajajajajaj. Chodźmy po zawioskę, hopuś, tam się ustawimy. Zaraz wam pokażę dom i no go zabiję. Przynajmniej, no, chodź. Pójdź jeszcze troszkę, jeszcze trochę ziom, jeszcze trochę, nie poddawaj się, dobra, to chyba możesz sobie eksplodować, więc chodź, eksploduj, o, dziękuję, pięknie, no i tyle, no, okej, okay. Patrzcie w ogóle, jaki to jest kolos, nie, on jest tutaj taki ogromny, a jeszcze ma potem piętro dobudowane, no i właśnie, żeby wieśniacy mogli sobie tutaj dalej spacerować, to im właśnie zrobiłem takie przejście pod moim domem, nie,
Zajebiste. Pierwszy raz w ogóle w coś takiego się pobawiłem i muszę naprawdę myśleć cacy. Bo jest to też właśnie ta pierwsza część, te pierwsze piętro jest tak ogromne, nie? W sensie tak wysokie, bo tutaj mam przejście nad tym i musiałem tam mieć miejsce. Dobra, ale bez zbędnego owijania wejdźmy sobie już do środka, bo chcę wam też tam pokazać co i jak. Okej, wchodzimy. Pierwsze co, żeby mieć blisko, to oczywiście magazyn sobie porobiłem, mnóstwo skrzyneczek, one jeszcze są puste, potem je będziemy gospodarować. Na razie są puste, ale w nich się będą pojawiać rzeczy. No i tak sobie zrobiłem właśnie taki dość spory magazyn, żeby mieć dużo miejsca. Właśnie on jest na samym wejściu, żeby po prostu mieć do niego blisko. To jest właśnie przejście, takie ogromne schody nad tym tunelem, on jest właśnie pod nami. Tu nie ma nic, bo tu jest klatka schodowa. Tutaj tak naprawdę była jakby taka pustsza część domu, może coś tu kiedyś wymyślę. No i tu wchodzimy do góry, znaczy ten dom wydaje się ogromny, ale on jest dość mały, bo tu mamy taki właśnie przedpokój, korytarz. Tutaj właśnie mamy naszą taką pracownię, przepalarnię, bardzo dużo piecy właśnie, aż do samego sufitu, tutaj craftingi, gdyby nam się przydały. A tutaj mamy taką naszą sypialkę, tutaj taki jakiś zestawik nocny. Tu sobie zrobiłem takie, że tak nazwę, lampiony, nie wiem jak to nazwać, takie jakieś szafeczki świecące z takim bardzo ładną, patrzcie, taka kanapa mi powstała z takim oparciem, tu łóżeczko wiadomo, żeby mi się wygodnie stało. No i balkonik wiadomo, na Kościół Mariacki w sumie, no to wygląda jak Kościół Mariacki, bo też są dwie nierówne wieże, teraz to wymyśliłem, ha, na szybko. Ale no, tu jest ten niby zamek największy, bo tu jest taki mały zamek, taka baszta strażnicza bardziej bym powiedział, taka strażnica właśnie, oj deszcz. A tu jest właśnie taki bardziej zamczysko. I właśnie też mam na nie pomysł, ale to może kiedy indziej to zrealizujemy. No i tak się prezentuje mniej więcej moje skromne progi, tak się mniej więcej prezentują, żeby tak powiedzieć ładnie. O, ta klatka schoda też mi wyszła, mega stycznie wyszło. Jestem tak zadowolony z tego domu, tu mi się jeszcze nie podoba ta część, co prawda, bo jest pusto, szaro, same pochodnie i no. Ale to może kiedyś coś wymyślimy na to ciekawszego. I te filary, bo życku, jak w jakimś sądzie takie, wiecie, taki sąd ostateczny. Czy coś w tym stylu. Pięknie, pięknie po prostu. Masny filar, masny kuncek drwa trzymający wszystko w tym. To oczywiście też wszystko z bitego drewna wzmocnione. Tutaj wzmocnienie wiadomo kamienne, żeby się wszystko trzymało w kupie. No oczywiście Minecraft to jest gra bez jakichkolwiek zasad grawitacji. Zobaczcie, ziemia se lewituje w powietrzu. No widzicie. Ale cóż, daje to przynajmniej taki realizm. Zarąbiste. Piękny, piękny, podoba mi się. I dzisiaj właśnie, moi drodzy, chciałbym troszkę się tą osadą pobawić, żeby zrobić z tego taki prawdziwy gród. I właśnie, jak wam mówiłem o tym pomyśle na ten zamek, chciałbym go złączyć, żeby z tych dwóch jakby zamków, losowo z tych, to zrobić między nimi przestrzeń, żeby to był jeden zamek, taki większy. Troszkę go wydłużyć i właśnie złączyć go w jeden. Żeby to była niby taka właśnie siedziba króla takiego za... a ja nie mam miecza, ja nie mam miecza, uciekam. Żeby z niego powstała taka siedziba króla właśnie, czy coś takiego, nie? Żeby było wiadomo, że to jest ten najważniejszy budynek we wsi. I to będzie właśnie tu, no. Już wiem w ogóle, czemu on jest taki mariacki, że jest krzywy, bo jest jedna część jest... O Jezus! Ja zginę. Znowu. Ojej. Uciekam. O Jezu, a to jeszcze nie mam rzeczy. No cóż, musimy to przespać. A w sumie możemy iść spać, moi drodzy, bo skoro są już potwory, to znaczy, że jest noc. Możemy się w końcu przespać w naszej pięknej willi. O, hops. W pobliżu są potwory, no ale jak się ma ich pozbyć? Czy coś mi po dachu łażą? Chyba nie. Precz stąd. No i nie pójdę spać teraz, a tu nie mam nic. Chciałem coś do jedzenia, no nawet jedzenia nie wziąłem, mam surowe mięso. Dobra, udało mi się iść spać, obudziliśmy się już. Słyszę gdzieś tam na dole już szkielety umierają, bo płoną, super. No ale dobra, Pawlik, bo odcinek leci i ty nic nie robisz, tylko gadasz. O Jezus, czemu ja mam ich w domu? Wywalać! Jezus. Chyba muszę zmienić tam na kamienne płytki, bo inaczej będą mi właśnie otwierać, ale to sobie pomyślimy. Dobra, moi drodzy, idziemy do starego domu. Nabierzemy sobie dużo kobla i nabierzemy sobie też również jedzonko jakieś weźmiemy, bo musimy zacząć budowę tego. Budowę zamku i budowę murów. I to musimy teoretycznie dzisiaj zrobić. O, jeszcze tu nas biorą. No, do. Ale weźmiemy na razie ten full, znaczy full. Ale na razie to tu wrzucę, bo tu miałem chyba tak. Weźmy sobie taki zestaw, to nam się też może przydać. Jedzonsko. To też sobie tu i to, i weźmiemy sobie to. I kurczaki też sobie weźmiemy. Ok. Siu, zamknijmy i idziemy budować. Bo to jest nasza miejscowa i tam musimy, wiecie, ją zabezpieczyć, nie? Żeby tam nam się właśnie żadne brzydoty nie respawniały. Oj, kanion, dobra, hop. Okej, idziemy budować. Też w sumie podejrzewam, że to będzie bardzo nudne, więc ja sobie ten mur wybuduję i albo wam to zrobię w speedrunie, znaczy w speedrunie, co to znaczy?
no że w speedzie wam to przyspieszę, albo po prostu wytnę. To jeszcze zobaczę i będziemy w sumie wszyscy mieli niespodziankę, bo ja też jeszcze nie wiem co wybiorę, ale dobra. Myślę, że jak tu jest ten, no to tu gdzieś mniej więcej zaczniemy budować. Okej, fundament postawiony, no to moi drodzy zaczynamy budowę muru. A my się widzimy już za chwileczkę. Uwaga, 3, 2, 1. Ultra speed. Pierwsze kółko za nami, moi drodzy. Udało mi się otoczyć całą wioskę. Och, masakra. No to teraz co? Już wam nie będę pokazywał dalej, bo to, wiecie, bardzo monotonne. Wiecie mniej więcej, jak wygląda ten kształt. Tam, gdzie robiłem te dziury, to specjalnie nie robiłem, bo tam będą bramy wejściowe do naszego grodziska. Więc teraz szybkie cięcie. Widzimy się za dosłownie sekundę, gdy tylko dokończę budowę muru. Do zobaczenia, zaraz. Czyś ty jest niepoważny, synu. Czyś ja umrę teraz, umrę. No nie ma co. No nie ma co, ja umieram, znowu umrę, no nie żyję. Ach, ale obudziliśmy się przynajmniej już w nowym domku, ale nie wiedziałem, że na kamienne, bo sobie już też zmieniłem od razu na kamienne, nie? Jak już ten, to sobie wymieniłem i, a proszę, i tak mnie wlazł do domu, bydlak jeden. Ale dobra, nieważne. Nie o tym teraz mowa, moi drodzy, bo skończyłem mur, zobaczcie. Tutaj tak on wygląda, tak się prezentuje. On jest praktycznie na całej długości. Możemy sobie w sumie na chwilkę włączyć game moda. To wam go pokażę, więc o Jezus, szkielet. Dobra, ja uciekam przed tym zombie i widzimy się już, moi drodzy, za sekundkę. Tylko się zbijemy w powietrze. Ała, szybko, leć. Dobra, jestem już w powietrzu. Okej, no to wam pokażę. Teraz tak to wygląda. O, widzicie? Na całej długości jest zbudowany mur. Pięknie, pięknie. Tutaj... powiecie, byku, dlaczego tutaj jakby nie zawróciłeś? Zobacz, ile tutaj miejsca zostawiłeś. Wiem, bo planuję tutaj coś zrobić. To nie jest przypadkowe, bo tutaj coś powstanie, moi drodzy. Ci, co oglądali mnie wcześniej, to wiedzą, że ja zawsze musiałem to budować, gdy coś budowałem. Więc już myślę, że się możecie domyślić, co to będzie. A proszę bardzo, tak prezentuje się nasza osada domku. Jednak tego zamku nie będziemy powiększać, no bo w końcu, no co, no tam... komu to by było potrzebne. Mamy w końcu naszą piękną osadę, już w końcu ukończoną. Też zrobiłem jej takie... choćby mini wejścia, zobaczcie, znaczy takie bramy, choćby. A widzicie, że jest takie pogrubione, tutaj brakuje mi jednego klocka, ale to już trudno. No i oczywiście kraty, nie? Tutaj mamy takie jedno wejście do tego, do grodu. Tutaj proszę bardzo, ścieżeczka i już jest mój dom i mój tunel. No tutaj biegnie cały płot, tutaj nie ma żadnych dziur, dopiero następna dziura jest znowu po drugiej stronie. I jest troszkę węższe, mniejsze wejście, ale dalej jest. Jeszcze nie ma automatycznego zamykania się tych wrot. Może kiedyś to wymyślimy, ale zobaczymy. Dobra, teraz tak, wow, dobra. No i co, moi drodzy, co byśmy jeszcze mogli porobić w tym odcinku? W sumie nie wiem. To mamy już ukończone, a w dzisiejszym odcinku właśnie się chciałem skupić na tym, żeby ten gród rozbudować, w sensie, żeby właśnie osadę zrobić taką zamkniętą. Nie wiem, czy ktoś z was grał w plemiona. Mi się to bardzo teraz z plemionami kojarzy, bo jak sobie zobaczymy na to z góry, to wygląda właśnie jak w plemionach, że mamy ten pałac, czy ten, oj, czy tam ratusz, nie pamiętam jak się nazywało, na środku. Właśnie jakieś tam budynki. Albo nie, to ten podwójny zameczek będzie ratuszem, to będzie pałac. Właśnie ten płot taki charakterystyczny mi się wydaje. No, ale jestem mega zadowolony, super, super to wygląda. Także tu mamy nasz ten, naszą osadę, tak to wygląda. A w sumie możemy jeszcze, ja sobie zjedę na ziemię zaraz i możemy w sumie zbudować jeszcze ten zamek, także możemy iść i go w sumie tam jakoś połączyć, scalić, już znowu kolejna rzecz będzie jakby za nami, a w sumie chciałbym to zrobić, także chodźmy robić dalej zamek. Ok, jesteśmy już przy zameczku, wziąłem sobie też, podskoczyłem szybko po bruk,
i możemy zacząć jakąś tam budowę. Tak, jakby to zrobić? Na pewno przedłużymy go tak o 3 pola i będziemy wyburzać te ściany. Dobra, no to przedłużymy. To są wysokie te ściany. 2, 3, a zrobimy o 4. Teraz, żeby zachować taki sam klimat, to musimy zrobić... Oj, a my tego tak nie zrobimy, będziemy musieli tam zejść, ale dobra. To teraz musimy wybudować obok na taką samą wysokość. Raz, dwa, oj. No oj, zapominam tu wskoczyć, dobra. Hops, hops, o, a to możemy teraz dokończyć. Patrzcie, ale przekminione, jej super jest. Dobra, i teraz to jeszcze trzeba przedłużyć. Aj, spadłem. O nie, ale to będzie bardzo monotonne. Już wiecie teraz, czemu wam wyciąłem taką sporą część tego, bo za mną się to po prostu ciągnie i ciągnie, a ja nie jestem zbyt dobrym budowniczym, o czym się nieraz można było przekonać. Więc nie, proszę, nie krytykujcie mnie, bo naprawdę się staram jak mogę, ale no wychodzi jak zawsze. Dobra, to mamy jedną część zamku mamy skończoną. Teraz chodźmy zrobić ten w ten sposób zrobimy sobie też drugą. No kurde. Ops, raz, dwa. Przedłużmy to na... A, bo tutaj tak jakby to wystaje. Dobra. Coś takiego. Okej, raz, dwa. O, 4. Dobra, raz, dwa, trzy, 4. Raz, dwa, trzy, 4. Dobra. Teraz tak, hop, 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 hop. A w sumie już, aj, nie dosięgnę, już mogliśmy w sumie już ponownie cały pen, ale dobra. Oj, oła. Znowu, raz, dwa. Dobra, teraz tylko 2. Hop. W sumie nie będę te ściany buduję, przecież one i tak zaraz będą wyburzane, bo w końcu robimy to troszkę inaczej. Hop, hop. Tik, tik, tik. Tik, tik. Oj, tego nie. Tego to nie miało być. I to. Przedłużamy sobie. Trzeba przedłużyć jeszcze. O, bo teraz musimy zrobić pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Tak, 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 tak. Oj. Tak, tak. I tak. To się zburzy. O, i super. I teraz to trzeba połączyć. Nie wiem, sobie, czemu tego nie zrobiłem od razu. Hop, 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 hop. Hop, 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 siup, siup, hop, ha, i co, no i zamek skończony, moi drodzy, madre mia, teraz go trzeba w środku oczywiście jeszcze oporządzić, to jeszcze nie jest koniec rewucharówy, ale jesteśmy bliżej niż dalej, to się stąd weźmie, hop, teraz tak, tu się to wyrówna całe, ojejku, teraz to będzie kopania, a kopania, moi drodzy, także mamy chwilę dla siebie, że tak to nazwę, ops, ops. W sumie to czekajcie, ja się szybko tepnę po ten zielony, znaczy zielony. Po ten żelazny kilowi zaraz wracam. A tą ścianę też będziemy wyburzać, tylko czy ona tu jest jakoś złączona? Jest, dobra, jedną kratkę jakby wciągnięte, czyli tu jedną. I tu możemy zacząć nas odkopać. Ja mam perfekt teraz, moi drodzy, w ogóle bez podejścia. No i patrzcie, że jesteśmy w tym drugim zamku. Aha, a tu jest wejście, no to wejście musimy to jakby ominąć, ajajaj. Ło, a tu dachu nie ma. Trzeba to zmienić, to nie może być, żeby dachu nie było w zamku. Ojejoj, znowu błąd. Dobry dzień, znaczy dobry dzień, dobry. O, akurat jednego nie brakło. Okej, to mamy już ten. Teraz lecimy dalej tutaj z wyburzankiem. Podaruję tobie, pueres. To zapomniałem, że ten jest wyżej. Ten jeden zamek. Ajajaj, karamba. No nic. U, tu w ogóle, patrzcie, też nie ma dalej dachu. Trzeba nadrobić. Jak to tak, bez dachu mam żyć? Bez dachu nad głową. O. Okej. Okay. Tą ścianę też będziemy w ogóle wyburzać. Dużo tu jest, jak tu jest dużo wyburzania. A to już sobie ja sam postawiłem, także nie mogę narzekać. Absolutnie, bo to jest akurat tylko z mojej winy. Ej, ale to wygląda naprawdę obiecująco, taki zamek. Fajnie, że się w końcu za niego wziąłem. Dobrze, dobra decyzja. Dobra decyzja dobrego władcy grodu.
Nie wiem, że oczywiście nie będzie takich ładnych szkieł jak te, bo nie wiem jak zrobić żółte szkło absolutnie. Ale coś się może wymyślę, może zrobimy po prostu zwykłe szkło, zobaczymy. O ile w ogóle będzie tutaj takie coś jak... jak się nazywa? Jak okna, no bo też nie wiem czy będą potrzebne, bo w sumie tutaj będzie taka wielka sala tronowa. To ona może być zamknięta, co wy na to? Możemy tak zrobić, to brzmi jak bardzo dobry pomysł. To się też wygrzdybie, to się wygrzdybie. Tutaj już jest te przejście, ale tu jest w sumie niżej, no to tu jeszcze zrobimy tak, o. I odtąd już będzie, a nie, nie, tu musi być, ops, o. I wejście do tego zamku. I tu znowu kopiemy. Podaruję tobie. Oj, sorry, słuchałem przed chwilą Enea i tak mi siadła ta pioseneczka, że to jest po prostu, moi drodzy, mordoklejka, mordoklejka. Tutaj jeszcze wyrównamy. O, masakra, ile tutaj jest kopalnia. Takie duże zamki teraz robią. Ach, ci budowniczowie nowocześni. Takie duże muszą to robić wszystko. O, za daleko. Okej, kopiemy dalej. O, wow, ale tu wygląda kuzacko taki zameczek, co? Chcielibyście tu mieszkać? Bo ja bardzo. W sumie nie wiem, po co ja to, skoro tam musi być jakoś to, to to jednak zostawię już. I widzicie, oszczędność pracy, czasu i roboty, no wszystko, moi drodzy, wszystko, majster, złota gąbka, wszystko w robocie, wszystko zrobione. Okej, musimy załatać sobie to, wait. I tu gdzieś jeszcze była dusa, tu jest, o, siup. No, a może być tak, nikt się nie przyczepi. Okej, i teraz tak, zapełniamy tę trawę, hop, co sobie zbierzmy, bo mnie zaczyna to irytować. Siup. No. Siup. Alright. Tu jeszcze hop. Oj. Byczku, po co ten pośpiech? Przecież cię nikt nie goni. Tu jest takie wejście, tu jest trawa jako. Tu też jest niby takie wejście. Dobrze, no i mamy co? Zobaczmy, tu mamy jakby go skończone, czyli tu i tak to nie będzie nasz zamek, więc nie będziemy tu za dużo w nim działać. O Jezus, noc jest. O Jezus, creeper. Ogólnie wejdzie do domku, to ja po prostu się chyba, nie wiem, poddam się. O, szybko! No wszedł mi do domu, no co za... No nie powiem brzydko, no ale burak z niego po prostu, taki typowy burak cukrowy. Ja oczywiście nie mogę jej spać, bo co, bo są potwory, a nie wziąłem miecza. Gdzie ty jesteś? Jesteś tu jeszcze? Halo? Nie ma go. O! Nie buch, nie, nie. Wybuch? Tak, wybuch. No i trzeba odbudować. A też pewnie kilka klocków zawsze się traci, w sensie nie wszystko przeżywa wybuch creepera. No i muszę iść po to. Ajajaj. Dobra, to co już potem zrobię. No, to jest taka już mała drobnostka na szczęście. Aha, miałem mi spać, no tak. Zapomniałem. Tu nie wpaść w dziurę. Okej, idziemy szybko spać, bo chcę zamknąć odcinek w piękny dzień. Także idę spać, a już widzimy się już na pożegnaniu. Ja się wyspałem. Okej, a jeszcze, patrzcie, zjem sobie, bo jestem głodny, śniadanko, oczywiście jagnięcino. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, moi drodzy, chciałbym, bo w sumie zapomnieliśmy ocenić, jak wygląda teraz ten zamek. Tutaj jest złączony, okej, tu się nic nie zmieniło. Pająk. Dlaczego mnie to spotyka? No, wygląda on bardzo maśniutko, bardzo ładny zamek. Jestem z niego dumny. No i moi drodzy, i tak by wyglądał właśnie nasz gród. Jeszcze muszę coś ogarnąć, żeby nam się tutaj potwory nie spełniły, bo to bardzo przeszkadza. O, filary, ciężkie, masne filary. O to chodziło. Także moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam was jutro o praktycznie chyba tej samej porze na kolejny odcinek naszych przygód w Minecrafcie. Zapraszam was również na inne odcinki na naszym siemianowickim kanale. Dużo aktywności, dużo wszystkiego, moi drodzy. Żyjemy, tętnimy życiem pomimo tego, że jakie są czasy. My działamy prężnie i dajemy wam radość, szczęście i wszystko, co sobie możecie tylko wyobrazić. Więc zapraszam was jutro, jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby odbierać więcej takiego quality contentu. A ja się tymczasem z wami żegnam. Jeszcze raz was zapraszam na inne filmy. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Na razie! Uuu.